Pytamy o wiadomości TVP Info. Czy oglądała pani przez ostatnie kilka dni wiadomości nowe? Zaczęłam oglądać. Dopiero zaczęłam oglądać. Jak pani ocenia zmiany? Fantastycznie. Bardzo pozytywnie. Są wypośrodkowani. Nie ma lepsi, gorsi. A było szambo. Aż przykro. Ja sobie nie życzę. Prali mózgi, prali aż wyprali. Oczywiście cały czas oglądałam TVP Info i zabrali i teraz w ogóle nie oglądam. Po zmianach nowych nie oglądałam, bo tak się wkurzyłam, że zlikwidowali Info, że w ogóle nie oglądam. Proszę pana, bardzo dobre wiadomości. Bardzo dobrze, że nie ma tych pasków pisowskich w tych wiadomościach i TVP Info. Czyli zmiany na lepsze, tak? W dobrym kierunku. Nie, bardzo dobrze, tak trzymać. Tak oglądałam. I co pani sądzi, w dobrą stronę zmierza TVP czy w złą? Prawdopodobnie dobrą, jako program informacyjny, nie propagandowy, więc kibicuję. Nie moje klimaty. Czyli w dobrą stronę zmierza TVP czy złą? Nie, w złą. No nie podoba mi się, lewica nie odpowiada, bo to nie likwiduje państwo polskie, uważam. Także to jest antypolska postawa. Ale właśnie te zmiany w TVP jak pan ocenia? Lepsze wiadomości czy... Negatywnie oceniam, negatywnie, bo programów nie ma w telewizji. Jest problem z oglądaniem czykolwiek. Nawet telewizja trwam u mnie w telewizji. W telewizorze nie ma. Czyli te wcześniejsze programy informacyjne lepsze były? To normalne było, a teraz jakaś dzicz, jakaś banda antypolska, można to nazwać. To. No jestem za Tuskiem, no ale co tam się wydarzy, to nie mam pojęcia. Czyli uda mu się zmienić TVP? Trzymam kciuki. Jestem za tym właśnie, co się dzieje, że dobrze, że właśnie nasza nowa, no jednak koalicja, czyli opozycja działa, bo co robiło TVP, to ja czułem się w tym kraju, jakbyśmy byli w Korei, bo te wiadomości to nie były wiadomości, tam była tylko propaganda, tylko cały czas było, co PiS zrobił, a tak naprawdę oni nic nie zrobili, tylko całe 8 lat jechali po Tusku. Tak samo oni blokowali TVN24, moim zdaniem. Właśnie jest wolność media i media powinny być niezależne od żadnej partii. Ale myśli pani, że kto wygra tę walkę? Była opozycja czy TVP? Ja bym chciała, no, żeby wygrał PiS, tak jak było. Ale czy będzie, to ja nie wiem. I zmiany teraz na gorsze są, tak? No, chce pani, żeby PiS wygrał? No jeśli to wróci tak, jak właśnie było 8 lat temu za rządów Tuska, no to ja bym nie chciała. Ja bym chciała, żeby było tak, jak do tej pory było. Liczę, że była opozycja, a obecnie rządzący. Tego szamba pisowskiego nie da się już znieść. Przeżyłam komunę, przeżyłam zmiany ustrojowe i to, co oni zrobili ze społeczeństwem, to przerażające. Kiedy chce na mównicę, wiemy, o kogo chodzi. Co chce, to robi tak jakby cesarz i prywatne imperium. Tutaj nie ma, jak oni mówią, łamania prawa, po prostu wiadomo, była propaganda i to, co najgorsze, to oni łamali prawo. No będą wiadomości, mi się wydaje, że normalne, czyli będzie pokazany obraz prawdziwy i z kraju, ze świata, a nie tylko cały czas wracają, co oni zrobili i pokazują urywki, co było kiedyś za Tuska. To nie były wiadomości, tego się nie dało oglądać. Jaka to jest walka? To jest popieprzone w głowę pisowców, bo nie powinni wchodzić tam. I TVP przegra tą walkę? Pewnie, że przegra. To znaczy przegra. Nie będzie tych napisów, no. Nikt nie chce zabierać TVP, ale tych napisów codziennie tuż był Niemiec. Jestem za Polską, tak powiem krótko. Za Polską, jestem Polakiem i jestem za Polską, żeby to wszystko działo się na rzecz Polski, żeby to naród polski miał z tego jakąś przyszłość, a w tej chwili to jesteśmy w takim jakimś marazmie, jakieś nie wiadomo co się dzieje, jakaś rewolucja, jakieś szataństwo po prostu. Woli pan, żeby TVP było takie jak jeszcze przed wyborami? Tak, oczywiście. Przedtem był jakiś porządek, jakiś program, bo teraz nie ma nic. Dla mnie to każdy rząd coś nowego wprowadza, ale tak za bardzo efektów to są słabe efekty. Te wcześniejsze wiadomości podobały się pani jeszcze przed zmianami, czy nie? No to znaczy się, ja wiem, czy się podobały. Zmiany są drastyczne. Są, widać to oczywiście, ale po prostu no zobaczymy. No. Jest kolosalna różnica między tymi a tymi, no a życie pokaże. Jak które lepsze? No może te lepsze teraz bardziej. Są młodzi w rządzie, tak? Troszeczkę więcej młodych, to może coś wprowadzą bardziej, prawda, lepszego. No zobaczymy. Głosowałam na opozycję, więc mam nadzieję, że opozycja. W dobrym kierunku TVP zmierza, czy w złym? I jakie zmiany są? No nie chciałabym oglądać tych wiadomości, które były wcześniej, zresztą nie oglądałam ich. W dobrym kierunku idziemy. Mam nadzieję, że w dobrym kierunku, a nie zastanawiałam się nad prawnymi sposobami rozwiązania tego problemu.